Dostaliście nowe mieszkanie. Nowe, M5. W nowoczesnym budownictwie. Jest mi bardzo miło poinformować pana, pani Kierka, o tym, tym bardziej, że jest pan w naszej spółdzielni członkiem o najdłuższym stażu. Tak, tak, panie Kierka. 30 lat, a jak z bicia strzelił. Mieszkanie jest na Urzynowie. Słoneczne, duża kuchnia. No i będziecie mogli sobie teraz spokojnie odpocząć. A czy tutaj dziadkowi źle? A właśnie, a kto by się tam nim zajmował? Na takim odludziu. Tu i przychodnia blisko, i opiekę ma. W Śródmieście. I dużo na świeżym powietrzu. A w ogóle to brudy lepiej prać nie przy obcych. Przecież on i tak nie dostanie tego mieszkania. Jeden człowiek ma dostać M5. To niemożliwe. Nie ma dwóch zdań. Gdyby jeszcze żona żyła. Ale to już będzie z 5 lat, jakośmy ją pochowali. A jeden syn w Anglii, a drugi w Dalmorze. Trzeba pomyśleć, jak pomóc człowiekowi. Panie Antoni, a może pan sam zadecyduje, kogo by pan wybrał? To będzie najsprawiedliwsze. Gdyby ja was wszystkich lubię. No ale wszystkich pan nas ze sobą nie weźmie. Zresztą to nie miałoby sensu. Musimy sami zdecydować, ale jak? Chwileczkę, ja mam pomysł. Kochanie, pomóż. Proszę państwa, jest tu nas razem 6 rodzin. Tak? To wszystkie te rodziny niech podejdą koło stołu. Panie Wacku, wie pan o co chodzi. Dobra. Niech los zadecyduje. Kręcić? Tata, ja muszę wyjść. Po co? Naprawdę muszę. Właśnie, co ty robisz po nocy? Ja w twoim wieku, a wiesz, że byłam ładniejsza od ciebie, to w ogóle z domu nie wychodziłam. Ale mnie tam cytryny obiecali. Cóż. Panie Wacku, kręć pan dobrze. W porządku. Uwaga, kręcę. No. Nie przychylaj się pan. Wyraźnie na nos spadła. No. Przecież prosto stoję. Cały czas stałem. Każdy widział, no nie? Wymkłam się z ręki. Może jeszcze raz zakręcę. A tak, aż na pana padnie. Oliwa tylko raz sprawiedliwa. Ale padło na mnie, że, no, żebym tak skonał.